Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, jak ktoś kiedyś powiedział, że jakby dwa silniki szachowe, najsilniejsze na świecie, powiedzmy, no tam już pomijam nazwy, powiedzmy Stockfish grały ze sobą, no to prawdopodobnie Każda partia mogłaby się skończyć remisem z tego względu, że jedna i druga strona by wykonywała najlepsze posunięcia w danym momencie. Taką mam tutaj też aluzję troszkę tutaj do tego meczu o Mistrzostwo Świata w trzeciej partii też dało się zauważyć tę perfekcyjną grę z jednej i z drugiej strony. Zatem przejdźmy może od razu do analizy. Ja nie pomniaci gra już drugą partię białymi w tym meczu, jest to partia numer 3. Teraz będzie dzień przerwy i dopiero po dniu przerwy panowie wracają do kolejnych. Meczów. Posunięcie E4, E5 ze strony Carlsena, skoczek na F3, skoczek C6. No i panowie tutaj powtórzyli ten sam debiut, co w partii pierwszej. Zwykle bywa tak, że właśnie te debiuty są powtarzane, a jakieś tam niuanse są dopracowywane przez sztab tutaj sekundantów jednej i drugiej strony, żeby przeciwnika zaskoczyć w jakimś tam elemencie, w jakimś małym aspekcie tutaj w debiucie. Moi drodzy, tutaj A6 ze strony czarnych, goniec na A4, skoczek na F6. Typowa partia hiszpańska roszada ze strony białych. Ja już y, wspominałem, że bicie pionka na E4 wiąże się z innym zupełnie wariantem, jakże normalnym tutaj gra się D4, wieża E1 i tak dalej. Nie będziemy tego tutaj teraz rozpatrywali, tylko przejdźmy dalej. Goniec zagrywa na E7, wieża E1. Posunięcie B5 odganiamy gońca, goniec na B3. Roszada ze strony czarnych. I teraz Jan Niepomniaczy w pierwszej partii zagrał posunięcie H3 i dostał odpowiedź od karsena pod tytułem skoczek A5. Jestem bardzo ciekawy, czy jeżeli tutaj Rosjanin zagrałby posunięcie H3, czy Magnus zmieniłby jakiś ruch, czy jednak zagrałby to samo, co w partii numer 1. Jednakże tutaj rosyjski świetny arcymistrz zagrał A4. Jeden z możliwych, jedno z możliwych posunięć. Partii hiszpańskiej w tym debiucie. No i teraz jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj kieruję apel do osób, które zaczynają swoją przygodę i za bardzo jeszcze na przykład no, nie rozumieją struktur pionków. To jest też dosyć istotne. No to szkielet szachów, można powiedzieć, szkielet partii szachowej, struktura pionków, jak jest dobrze znana, no to też wiemy jak mniej więcej rozstawiać figury. I tutaj absolutnie nie polecam, oczywiście, zbijać. To jest bardzo łatwe z tego względu, że goniec wybijano i zostaje słaby pionek na A6. To jest taki już niuans dosyć poważny na tym. Poziomie, który łatwo wykorzystać pewnie by było Rosjaninowi. No wiadomo, Magnus Carlsen tego nie zrobi, rzecz jasna. W partii tutaj goniec zagrał na B7. Broniąc że pozwalamy tutaj oczywiście na wybicie, wybicie, i tam wieże by się wymieniły i w porządku, by czarne tutaj sobie grały. No więc białe decydują się teraz na ruch D3. Można e, zamiast ruchu D3 też próbować grać posunięcie C3 z planem D4, ale to już mówię, to są kolejne inne warianty, jakie mogłyby powstać: posunięcie D3, D6 ze strony Carlsena, skoczek z B na D2 i wieża E8. I teraz e, jest taki fajny ruch, który można sobie tutaj zagrać. Jest to posunięcie skoczek G5. No właśnie. Często też taki ruch y, widziałem w partii hiszpańskiej. Cały myk polega na tym, że figura w y, postaci skoczka i gońca atakują wspólnie punkt F7. No i czarne nie mogą sobie na to pozwolić, aby stracić tego pionka. Tutaj istnieje takie posunięcie, jak na przykład ruch D5, ale też często widziałem w partiach, że wieża wracała na E8 i skoczek wracał na F3 z tego względu, że skoczek z G5 w tym momencie jest totalnie już y, niepotrzebny, a bicie na F7 kompletnie się nie opłaca białym no bo dwie lekkie figury za wieżę i pionka w debiucie no to jest duża strata raczej w tej sytuacji dla białych więc skoczek by wrócił no i często widziałem że właśnie czarne powtarzały to posunięcie wieżą na e8 no i już białe się nie decydowały wtedy żeby grać na g5 nie wiem na czym to tak naprawdę polega szczerze mówiąc bo tutaj można uzyskać remis w każdym razie, e, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym. Może ktoś się dobrze orientuje, o co chodzi w tym powtarzaniu e, skoczka na G5, a kiedyś zapytam, może jakiegoś arcymistrza na, na czacie. E, moi drodzy, tutaj czarne w tej sytuacji e, powierza, e, powierza E8, białe, właśnie tutaj już przeskoczył skoczek na F1, e, sobie zagrał posunięcie H3. Prawdopodobnie, żeby już ten skoczek nas tutaj nie męczył i koniec D2. Wszystkie figury białych Lekkie figury już tam się poruszyły, czarnych również się poruszyły. Silnik tutaj ocenia pozycję jako taką ciuteczkę lepszą dla białych, aczkolwiek myślę, że to nie ma ogromnego znaczenia w debiucie w tym momencie. Tutaj panowie grają perfekcyjnie. Ta ocenia silnika, powiedzmy plus, plus pół, czy minus pół. Mi się wydaje, że jest kompletnie bez znaczenia. Goniec zagrywa na F8, ale to już nie czepiajmy się ocenie silników. Skupmy się może bardziej na pozycji, po końcu F8 skoczek zagrał na F. E. No, i centralizacja skoczka, który uderza w bardzo ważne punkty w centrum i troszeczkę na skrzydle królewskim, to jest dobry skoczek. Na pewno skoczek tutaj wspomaga gońca przede wszystkim w punktowaniu przeciwnika. To znaczy, chodzi mi głównie o to, że te punkty są tutaj dobrze przez skoczka okupowane. Skoczek zagrywa na E7, i teraz posunięcie, no tak jak tutaj Jan Krzysztof Duda na y, transmisji na żywo. Z Mateuszem Bartlem sobie rozmawiali. E, tutaj posunięcie C4 dosyć modne, tak jak na ten debiut właśnie. No i tak naprawdę zwróćmy uwagę, o co w tym posunięciu chodzi. Przede wszystkim wymuszamy ruch pionka B5, albo zbijamy na A4, albo na C4, no bo B4 zagrać nie można z wiadomych powodów, więc jak pionek zbije na A4, to się dzieje ta sama historia, co wcześniej tu goniec spokojnie wybija, a struktura pionków u białych zdecydowanie byłaby lepsza niż czarnych, Struktura pionów, no tutaj pionek A6 przede wszystkim stoi słabo, więc tutaj należy wybić na C4 i pytanie: czym odbić? I gońcem na C4, i skoczkiem na C4 równorzędnie dobre posunięcia. ja nie postanowił wybić skoczkiem. Ten skoczek bardzo fajnie chce się tutaj ustawić na polu A5 prawdopodobnie. No i przede wszystkim widzimy, że też tutaj goniec może i na E3 spróbować. No, a czy ja tutaj na niuansach się aż tak nie znam, na takim poziomie 2.800 absolutnie, ale Goniec też może zagrać na C3. To są tylko takie moje przypuszczenia, takie myślę, że w miarę logiczne, które pozwalają ustawić figury w optymalnych pozycjach jak już tutaj troszeczkę się fajnie to otworzyło. W każdym razie ta struktura pionków już stoi i tutaj Magnus zagrał z powrotem skoczkiem na C6. Przede wszystkim nie wpuszcza skoczka na A5. Znaczy skoczek wejść może, ale nastąpi wymiana, wiadomo. W tej sytuacji Ci postanowił post po poprawić trochę wieżę. Słuszna decyzja, bardzo ładna decyzja. Dlaczego? Dlatego że tutaj na punkt C7 będziemy sobie spoglądali i jakiś tam Hetman C2 można próbować prawdopodobnie grać, żeby wzmocnić linię C. W każdym razie wieża wchodzi na wolną linię. Tak jak zasady szachowe mówią i to wszystko działa. Na co Carlsen tutaj troszeczkę się zamyślił i zagrał posunięcie A5. No i teraz tak, można by powiedzieć, że ruch słaby, no bo pionek podchodzi pod atak skoczka i gońca. Tylko, że na razie to jest bronione, ale wieża ze skoczkiem, czarna wieża ze skoczkiem C6 są, że tak powiem, troszeczkę przytwierdzone do obrony punktu, ale czasami skoczek wejdzie na B4. W każdym razie tu jeszcze jest bardzo bogata gra. Tego skoczka z C4 będziemy mogli próbować manewrem goniec C8, goniec E6 na przykład zbić, jeżeli będzie taka potrzeba. Partii Goniec zagrał na c3 i właśnie Goniec manewruje, idzie na c8. Widzimy teraz Goniec b7 już spełnił swoją taką rolę wypro wyprowadzenia figur, rolę rozwojową figur, no i przerzuca się oczywiście na lepszą pozycję pod tytułem Goniec e6 na co nie niepomniaci, od razu uderzył w centrum, to jest słuszna decyzja tak grać trzeba, to jest logika która podpowiada, otwieramy troszeczkę gońca otwieramy centrum, mamy świetnego skoczka na C4, na co tutaj czarne wybiły na D4, skoczek wybił nastąpiła wymiana do samego końca, no i teraz moi drodzy, Magnus Carlsen zagrał goniec na E6, no i trzeba się zastanowić, czy teraz skoczek i goniec białych może wziąć tego pionka na A5, otóż Pierwsza rzecz. Goniec wziąć pionka na A5 nie może, z tego względu, że goniec zbija na C4 i zdobywają tutaj czarne figury. Prosta sprawa, ale co się stanie, jak zbije skoczek na A5. Otóż w tym momencie wszystko byłoby, że tak powiem, w porządku dla białych. Jakby czarne zbiły tutaj na B3, no to skoczek by odbił na B3 i gra gitara. Pionek A4 broniony przez Hetmana, E4 broniony przez Hetmana, wszystko działa. Wszystko jest dobrze, pionek więcej u białych, ale tak nie było. Tak nie było, ale jeszcze sprawdźmy, co by było gdyby: no bo po skoczku A5 tutaj czarne miałyby świetne zagranie. Ruch wtrącony I to są ważne posunięcia, których należy, należy brać pod uwagę, oczywiście. I byłby to na pewno ruch C5. Bez dwóch zdań, Magnus by tak zagrał. Po Hetman D2 tutaj jest jeszcze mocniejsza obrona skoczka, lecz. Goniec by zbił na pewno na B3, i tutaj jest dobre wtrącenie białych pod tytułem E5. Ja tego aż tak mocno nie rozpatruję, znaczy dobre strącenie. To i tak czarne uzyskują tutaj dobrą pozycję, ale jakby z rozpędu skoczek wybił na B3, bo to się narzuca. To teraz zauważmy, że wieża ma opcję wybicia pionka i na E4 i na A4. Skoczek również. Ta pozycja jest już y, bardzo dobra dla czarnych. Y, no, z tego względu, właśnie, że na przykład zbijamy pionka z w tym momencie. No cóż, ale tutaj arcymistrzowie dokładnie grają, bardzo dokładnie. Nie pomniacie się y, zamyślił tutaj na 30 minut, wyobraźcie sobie, i wymyślił kapitalne posunięcie. Tak się nieco uśmiecham, oczywiście ironicznie, bo ruch H3 nie jest jakimś kapitalnym posunięciem i ciężko powiedzieć, co było w głowie rosyjskiego arcymistrza. Ja sobie zdaję sprawę, że pozycja, tak jak patrzymy teraz, jest względnie taka prosta, ale tutaj naprawdę działają niuanse na najwyższym poziomie. Każda partia, każdy ruch jest tutaj niezwykle istotny. Przypominam, że to jest partia w meczu o Mistrzostwo Świata. Tutaj panowie grają o grube miliony, prestiż, reklamy i tak dalej, sławę. No i zapisanie się. W historii szachów. To jest niezwykle ważna impreza dla tych panów. Moi drodzy widzowie, po h Czarne zagrały posunięcie C6. Magnus przede wszystkim chce doprowadzić do ruchu D5 i to mu się uda, bo nie ma, te, bo nie ma jak za bardzo temu ruch, ruchowi m, przeszkodzić przede wszystkim, ale zauważmy przy okazji, że wieża z Hetmanem bronią teraz pionka na A5. Goniec zagrywa na C2, od razu tutaj jest posunięcie D5, no i teraz w partii pionek zagrał na E5. Zaraz powiem, co się stało później, ale sprawdźmy, czy można by było zbić na D5. Znaczy tak. Zbić można by było i to nie jest złe dla białych, tylko że ta pozycja jest względnie równa i można by było na przykład spróbować zbić skoczkiem. To znaczy, najpierw może sprawdźmy, co będzie po biciu he hetmanem. Tak naprawdę po y biciu hetmanem myślę, że pozycja jest y totalnie równa. Y nie widzę tutaj opcji jakiejś takiej, żeby y nie wiem. Y wygrała jedna i druga strona, więc ja to tego mocno nie rozpatrywałem. Właśnie bardziej mnie interesuje zbicie skoczkiem, dlatego że tutaj chcemy zyskać parę gońców i czy to w otwartej pozycji miałoby sens. I na przykład Hetman E4 z bardzo sprytną pułapką do Mata, więc tutaj wtrącony ruch F5 byłby na miejscu i po Hetman D3 na przykład byśmy zbili, pionek by na przykład zbił. I tak naprawdę tutaj silnik ocenia jako remis te pozycje, no ale myślę, że ta para gońców miałaby tu może jakiś taki promyk nadziei, żeby uzyskać lepszą pozycję, choć to nie wygląda na to, że mimo wszystko czarne miałyby tutaj jakąś szansę, no ale to widzicie, to wszystko zależy, jakie ruchy następne by tutaj panowie grali, ale przejdźmy do partii, w partii nastąpiło wtrącenie, ten ruch od razu mówi jasno, no nie uzyskałem nic z białymi, chciałbym chyba zremisować. Dlaczego? Otóż w partii dosyć forsownie teraz nastąpiło bicie na C4, wymiana Hetmanów, wieża z E na D8 i wymiana na F6. I bardzo teraz ważna rzecz, przede wszystkim nie wybijamy tutaj pionka. Dlaczego? Jakbyśmy wybili tutaj pionka, no to przede wszystkim zostaje otwarta linia dla białych i możliwość na przykład zbijania tutaj pionków C4C6. Tak mi się wydaje, że to miałoby duży, duży sens. No, jednak Magnus to Magnus, Magnus zagrał bardzo ładnie goniec B4. To jest też fajna recepta i fajna nauka z tego względu, że czarne wymieniają jedną z najbardziej aktywnych figur w tym momencie, a koniec C3 to taki potwór, i tu uderzał na A5, i tu kontrolował diagonale a1 h8 więc ta wymiana jest jak najbardziej dobra dla czarnych nastąpiło wybicie na g7 wybicie tutaj na c3 widzimy zdwojone pionki no król oczywiście wybił no a tutaj też trzy pionki na dwa jednakże w tej sytuacji chyba ciężko o zwycięstwo ciężko mi też powiedzieć, jakim kolorem wolałbym grać te pozycje, aczkolwiek może czarnymi, no ale to już kwestia wyboru, no i teraz król F1, jakże słynne posunięcie już w pierwszej partii król F1 też było zagrane, jednak w tym momencie w końcówce ma to większy sens troszeczkę bardziej do centrum, wieża AB8, wieża B1 i, pan, i moi drodzy, tutaj za wiele ruchów takich sensownych nie było, to znaczy nie w tym sensie, tylko nie było tu jakichś forsownych, jakichś jakich, takich, takich ruchów które dawałyby jakieś szanse na zwycięstwo tutaj tak naprawdę już po biciu na b8, e, niepomniaci wymienił te wieże, na b1 się wieże wymieniły, król zagrał na e5, król e2, f5, tutaj panowie już e, na pewno myślą o remisie, bez dwóch zdań, czarne jeszcze dopchały pionka na f4, na czarne pole, goniec b1 w miejscu, c5, goniec c2, goniec d7, jeszcze jakaś próba pomyłki, może taka ilu... No, w każdym razie miałem jakieś słowo powiedzieć, ale zabrakło mi e, zgłoski. <laughs> no dobra, w każdym razie tutaj już e, widzimy remisik e, posunięcie F3, król F6. H4, król E5, król F2, król F6, król E2, król E5 i król F2. I panowie zgodzili się na remis. No także partia niezwykle perfekcyjna, bez większych błędów z jednej i z drugiej strony. To znaczy, tak, tak naprawdę tutaj nie widziałem żadnych błędów w mojej ocenie. Myślę, że remis dla Magnusa w tej pozycji czarnymi to nie jest zły wynik. Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie mamy półtorej do półtorej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.